Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie, w którym rozpoczynam nowy cykl, o którym już o tym cyklu dawno myślałem. Już chciałem go rozpocząć chyba z rok temu czy z półtorej, ale wiecie, no, produkcja moich filmów jest taka, jaka jest. Jeżeli chodzi o częstotliwość, to nie jest strasznie dużo w ciągu miesiąca, ale na tyle mi to pozwala mój czas i staram się to wygospodarować, żeby taki film Wam nagrywać. Mianowicie chodzi mi o cykl filmów związanych ze skojarzeniami. To znaczy, chciałbym Wam podawać listę słówek i podawać Wam możliwości skojarzeniowe, mnemotechniczne. Mnemotechnika to jest technika zapamiętywania. No, w tym kontekście lepszego zapamiętywania, to jest jasne. I chciałbym Wam proponować sposoby na zapamiętywanie poszczególnych słówek za pomocą pewnych skojarzeń. To są moje skojarzenia, to są skojarzenia też moich widzów, moich uczniów. Jeżeli w jakiś sposób to Wam będzie pomagało, to się cieszę. To piszcie komentarze, lajkujcie i sugerujcie też słówka, które możemy zapamiętać. Ok? Ten pakiet słówek to jest mój wybór, bo chciałem od czegoś zacząć. Zresztą o te słowa też często pytacie i często dopytujecie, w sensie, że niby jest to przedstawione, to słownictwo, niby go znacie, ale na następne lekcje okazuje się, że już go nie pamiętacie. Spróbuję Wam to jakoś opowiedzieć o tych słówkach na zasadzie pewnych skojarzeń, żeby Wam było lepiej to zapamiętać. Pamiętajcie, włączcie, też bardzo ważna kwestia, włączcie napisy na dole. No to do dzieła. Gwoli ciekawostek przyrodniczych. W tym samym miejscu, słuchajcie, nagrywałem 2 tygodnie temu mój vlog odpytajkę o czasowniku sich verabschieden. Żegnać się, sich verabschieden. Tu macie chyba link, nie, w tym miejscu będziecie link mieli do niego. Czyli patrzcie, co się dzieje, nie? Idzie wiosna. Lekarz to jest Arzt. Der Arzt. Jak zapamiętać to słowo lepiej? Jak zapamiętać, żeby ono się faktycznie utrwaliło i zostało w głowie? Patrzcie, słowo lekarz, widzicie w napisach? Słowo lekarz składa się z takich oto liter. Odetnijcie lek, element lek od aż. No? Lek wyrzucam, w ogóle lek to jest, wiecie, no, jak to powiedzieć, produkt, który jakby z założenia przepisuje doktor, nie lekarz. Także te słowa są powiązane ze sobą. Zostaje nam aż, dodajmy ty na końcu i mamy arzt. Kurz. Przymiotnik stary. Przymiotnik stary to jest alt. Jak to skojarzyć? Gdy coś jest stare, określamy jego wiek. Już nie chcę mówić słowo starość, nie? Ale gdy określamy czyjś wiek, no to liczymy, ile ma lat. Oczywiście to może być miesiące, tygodnie, ale zasadniczo o człowieku, o samochodzie, mówimy o domu, nie? Mówimy, że ileś to ma lat. I patrzcie, słowo lat. Jeżeli zrobimy taki zabieg, pak, 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 to co powstaje? Alt. Stary, czyli przymiotnik, który określa ilość lat. Dobrze. Przy okazji rok po niemiecku das Jahr. Das Jahr i lata, die Jahre. Die Jahre. Dużo osób ma problem z czasownikiem dostać. To jest czasownik bekommen, become, on niemiecki. Problem może wynika po pierwsze z tego, że on bardzo przypomina czasownik, znaczy przypomina. On jest zbudowany na czasowniku kommen, przychodzić, przyjeżdżać. I bekommen, otrzymać, troszeczkę nam się to
koliduje nam te znaczenia. Po pierwsze z tego, że widzimy czasownik common w środku, a po drugie, jeżeli ktoś zna angielski, to skojarzy become, stawać się, robić się. No to co to ma wspólnego z dostawać? Próbujemy to szybko wyjaśnić. To, że w środku becomen jest common, das kommt, to przychodzi. Czyli ja das, ich bekomme das, ja to dostaję. Rozumiecie? Czyli skoro to przychodzi, idzie do mnie, to ja to ostatecznie dostaję. Ich habe das bekommen, ja to dostałem. To przyjechało, das ist gekommen. Ich habe das bekommen, ja to dostałem, ja to otrzymałem. To jest pierwsze skojarzenie na podstawie czasownika kommen zawartym w środku. Drugie skojarzenie, możecie skojarzyć become, brzmi prawie jak bekon. A bekon z jakim posiłkiem kojarzycie? Konkurs dla was ze śniadaniem, z obiadem czy z kolacją? Bekon. Nie wiem co powiedzieliście, ja kojarzę ze śniadaniem, jajko na bekonie. Czyli zamawiacie w restauracji jajko na bekonie i dostajecie to. I mówicie to po niemiecku ich habe das bekommen, dostałem. Ponieważ ich habe das bestellt. Ich habe das bestellt, zamówiłem to. Taki pomysł. Czyli można powiedzieć dostałem bekon. Ich habe bekon, polskie słowo, bekommen. Ich habe bekon bekommen. No tak w ogóle po niemiecku bekon to jest szpek. Osobiście miałem problem z odróżnianiem czasownika czerwiec i lipiec po niemiecku, czyli juni i juli. Der Juni i der Juli. W jaki sposób sobie to skojarzyłem? Na tej zasadzie, że juli kończy się głoską li, co jest początkiem jego polskiego odpowiednika lipiec. Juli, lipiec. A juni pozostawało na zasadzie drogi eliminacji. No to skoro juli jest lipiec, no to juni to jest czerwiec, czyli to, co zostało. Proste? Czasownik brauchen, potrzebować. W ogóle go bardzo potrzebujemy, tego czasownika, on jest bardzo potrzebny. Natomiast czasami jest problem, żeby go zapamiętać. Mam dwa skojarzenia. Mianowicie, brauchen, skojarzcie, że jak odetniecie B, zostaje czasownik rauchen. Co oznacza rauchen? To spalić papierosy. Ktoś, kto pali papierosy, potrzebuje papierosów. Amerykę żem odkrył? Po prostu. Jest wielka potrzeba. Jeżeli ktoś jest uzależniony, to potrzebuje to sobie zapalić. Czyli palacz. Der Raucher potrzebuje, braucht papierosy, die Zigaretten. Der Raucher braucht die Zigaretten. I drugie skojarzenie z czasownikiem brauchen to jest, no musimy sięgnąć do angielskiego. Jest rzeczownik bra, bra, chyba to się czyta w angielskim, nie? Czyli stanik. I teraz dziewczynka, kobieta mówi ich brauche eine bra. Ich brauche eine bra. Brauchst eine bra? Ich brauche keine bra. Dobra, dziwnie to wyszło. Ale pomysł jest. Czasownik jeździć, jechać. Fahren. Fahren. Z czym wam się może to kojarzyć? No z naszym polskim słowem fara. Dla tych, co nie wiedzą. Fara to jest kościół parafialny, czyli jeżeli w jakiejś parafii jest jeden kościół, no to on jest w ogóle parafialny tak z natury. Natomiast gdy na terenie jednej parafii są dwa kościoły, no to tylko jeden z nich jest farą. I co to znaczy? To znaczy, że wszelkie sprawy, które załatwiamy w kościele, metryki chrztu, załatwianie spraw chrztu właśnie, komunii dzieciaka, ślubu, chodzenie do kancelarii parafialnej, no to my musimy do tej fary fahren. Musimy tam jeździć. Bo musimy tam musimy wszystkie sprawy takie formalno-urzędowe pozałatwiać, nie? Tam jest właściwe miejsce na to. W farze właśnie. I my musimy do tej fary fahren jeździć.
I nadal pozostając przy czasowniku fahren, nieprzypadkowo mówimy w języku polskim skóra, fura i komura. Interesuje nas to drugie słowo środkowe, fura. Wiedzcie, że czasownik fahren w czasie przeszłym prostym, w preteritum, ma formę fuhr. Ich fuhr, ja pojechałem. I teraz jak to się ma? Mianowicie ma się to tak. Mamy w języku polskim słowo furmanka, nie? Furmanka, taki wiecie, pojazd rolniczy, nazwijmy to. I co ciekawe, ja jako germanista, ja tak naprawdę widzę to słowo Fuhrmann. Tak się pisze, der Fuhrmann. I kto to jest? To jest woźnica, czyli człowiek, który steruje tym wozem, bo to jest wóz z końmi, nie? Żeby była jasność. Konie to jest die Pferde. Die Pferde przy okazji. Czyli facet po niemiecku, który to owozi, steruje, kieruje tym całym wozem, zarządza końmi, no to to jest der Fuhrmann. W języku polskim powstało słowo furmanka, czyli na podstawie tego faceta został stworzony rzeczownik, którym ten facet zarządza. Furmanka. Natomiast prawdziwa furmanka po niemiecku to jest die Fuhre. Die Fuhre. Widzicie, że to wszystko się kręci wokół tego właśnie, tej formy czasownika fuhr, od czasownika fahren, jeździć, jechać. Tak to wygląda. Rzeczownik, babcia i dziadek. Tak naprawdę z tym nie powinno być problemu, zobaczcie. Dziadek. No ustalmy jedną rzecz, że w języku niemieckim mamy wersję oficjalną Großvater, der Großvater, ale nas interesuje der Opa. To nas interesuje. Jak skojarzyć, że to jest dziadek? Słuchajcie, Opa to jest niejako skrót od Papa. A pamiętajmy, że w czasach, dobra, nie powiem, nie jestem historykiem aż tak dobrym, ale na ojca mówiono papo, 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 nawet to się pojawiło w tym, chyba w Zemście, nie? Papciu, jako ojciec, tatuś, chyba z jakiegoś, z któregoś języka to się wzięło, nie wiem, czy francuski, ale dobra, nie wypowiem się, zostawmy to. I to papa to jest ojciec, czyli ojciec mojego ojca. Skojarzcie to tata, tata mojego taty, czyli mój dziadek. Papa mojego papy. Opa. Tam jakby myśląc w nurcie irlandzkim czy szkockim, chyba irlandzkim, nie, to byłoby opa. Nie? Jak O'Neill. Ale to nie to. Opa to jest dziadek. Bo od słowa papa, ojciec, tata. Natomiast oma to jest od słowa mama. Niejako skrót, czyli mama mojej mamy, moja babcia, oma. Można było pomyśleć, że w słowo o ukrywa słowo angielskie old, old ma, old mama, stara mama, czyli babcia. Ale idę daleko, to wszystko, co mówię, nie jest do końca prawdą. To ma wam zadziałać jako mnemotechnika, jako sposób zapamiętania tego słowa właśnie w tym skojarzeniu. Przymiotnik chory, krank, krank. Skojarzenie jakie? No mam dwa pomysły. Może jeden z was, bo zwykle takie coś robię, że do jednego słówka mam na przykład dwa albo więcej skojarzeń. No wybierzcie to, co wam najbardziej pasuje, to co działa. Pierwsze skojarzenie. Krank zawiera słowo kra. Czyli tak jak wrona. Kojarzycie wrony, które gdzieś tam kraczą w drzewach, w konarach drzew. Jest to taki dosyć ponury, nie? Ponury klimat. Czy to można z chorobą skojarzyć? No z jakimś taką depresją, czy z chorobą. Wiecie, wrona kraczy na coś złego, na chorobę. Może zbyt odważne myślenie, ale to jest mnemotechnika. Jeżeli wam to siądzie, to spoko. Jeżeli nie siądzie, to drugi pomysł. Skojarzcie krank ze słowem kran. Kran polski, stary szpital, stary budynek, odkręcacie kurek,
leci brudna, żółta woda, pijecie tą wodę. Jacy jesteście po tej wodzie z kranu? Chorzy. Krank. Uda się? Rosja. Dużo moich uczniów, znających angielski, idą w kierunku Rosja albo Russia, nie? Nie, to jest wersja angielska. Rosja po niemiecku to jest Russland. Zobaczcie. Jest Land i na przykład Deutschland tak samo jest zbudowany. Niemiecki kraj. Niemiecka kraina, jakby to tak by się uprzeczy. Jako Niemcy, jako nazwa państwa. Deutsch od przymiotnika Deutsch jako niemiecki i Land od kraj, państwo. Kraj, raczej państwo nie, bo państwo to jest der Staat. Nie? To jest państwo, tak oficjalnie. Russland jest tak samo zbudowane. I pamiętajmy naszą, przypomnijmy sobie naszą historię o Lechu, Czechu i Rusie. Czyli był Lech, Czech i Rus. I ten Rus stworzył Russland, kraj Rusa. Kraj Lecha, czyli Polska, nie? Lechici i tak dalej, to my. Natomiast Rus stworzył Russland. Skleje się w całość? Myślę, że tak. I ostatnie dwa słowa na dzisiaj. Słowa, które się mylą ze sobą. Mi się to myliło, nie ukrywam. Mówię zwłaszcza do osób, które się zaczynają naukę języka niemieckiego. Krzesło i stół. Jak wiecie, krzesło to jest der Stuhl. Der Stuhl. I mamy takie skojarzenie, że to brzmi prawie jak nasze polskie stół, nie? Stuhl, stół. A tak nie jest. Jest wręcz, jest paradoksalnie odwrotnie. No i der Tisch jako stół. Stuhl, krzesło, i der Tisch, stół. Jak to skojarzyć? Propozycja moja jest taka. W słowie Stuhl ukrywa się, chociaż w wielu innych słowach też, ale tutaj jest słowo H. Widzicie to słowo H? I ono kształtem co przypomina? Patrząc widok z boku. Krzesło. Nie? Mamy oparcie, mamy, widzimy dwie nogi, no bo optycznie widzimy dwie, bo tak akurat stoimy, że tamte dwie, które są niewidoczne, są schowane za tymi dwoma. No i siedzisko. Stuhl jako krzesło. To jest jedyne skojarzenie, które mam a propos tego czasownika, rzeczownika. Natomiast rzeczownik Tisch, stół, jeżeli weźmiemy pierwszą literę, czyli literkę ty, ono przypomina, patrząc z boku, przypomina stół w restauracjach, okrągły blat z jedną nóżką na środku. Nie? W takich kawiarniach, w tego rodzaju knajpach, punktach. Takie to jest moje skojarzenie ze stołem. Tisch. I der Stuhl. No. I jeszcze bardzo ważna rzecz, słuchajcie. Moje vlogi, które robię już prawie od 3 lat, zaczynam przerabiać, opracowywać w formie lekcji online i fiszek online na aplikacji Ponsa. Pons to jest takie wydawnictwo i jego aplikacja nazywa się Trener Słownictwa. I już w sumie od początku 2019 roku, czyli od stycznia właśnie tego, co był. Tam jeszcze troszeczkę sięgam wstecz do pewnych live'ów z jesieni 2018. Zaczynam te live'y i vlogi opracowywać w formie materiału dla Was, żebyście mieli możliwość, na przykład na komórce, wchodzicie w aplikację Słówka, tak to wygląda ta aplikacja. Pełna profeska, nie? Kurde. Tak to wygląda, tu trzeba się zalogować i tak dalej. I możecie mieć dostęp do moich vlogów. Jeżeli jesteście zainteresowani, piszcie w komentarzach lub piszcie maila pod adres, który zostawiam pod filmem i też w pierwszym komentarzu ode mnie. Odezwę się, powiem co i jak. To by było na wszystko. Boże. To by było wszystko na dzisiaj, słuchajcie. Taka propozycja. Jak zapamiętać? Jeszcze nie wiem, czy to nazwę tak, czy mnemotechniki, jak lepiej zapamiętać, jeszcze nie wiem. W każdym razie tak to chciałbym to rozpocząć, ponieważ mam jeszcze parę pomysłów, natomiast też sugerujcie Wasze słówka
I nie ukrywam, że priorytetem będę zajmował się słówkami osób, które wspierają mój kanał. Będę szczery. Te osoby mają pierwszeństwo. Też możecie to robić. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Z tego, no takiego prawie niby jesiennego, niby wiosennego, chociaż zimno już mi troszeczkę w ręce, ale jak zawsze z przyjemnością wyciągam kamerę. Jakbyście widzieli tą kamerę teraz, jak ją postawiłem. Wiecie, co to jest? Ja stoję przed drzewem. To, co patrzę teraz, ja stoję dosłownie przed drzewem i moje drzewo i moja kamera jest zamontowana na monopodzie. Wiecie, co to jest monopod? To jest taki patyk, który można przykręcać aparat do góry i to jest jedna noga, muszę ją trzymać w ręku. To jest mój patent. Postawiłem pod drzewem ten monopod z kamerą i żeby to nie spadło, no bo to jest tylko jedna noga oczywiście, owinąłem to moim kominem. Zrób to sam. Sam. Trzymajcie się, dziękuję bardzo za uwagę. Śledźcie mój kanał, subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli Wam się podoba, bo dla mnie to jest sygnał, że Wam się to podoba i bardziej mi się chce. Po drugie, algorytmy YouTube'a wskazują, że ten film jest dobry i jest rozpowszechniany szerzej, a chyba o to nam chodzi, nie? Dziękuję, trzymajcie się cieplutko, na razie, cześć.